Uciekłem sobie tym bocznym przejściem. Bocznym przejściem koło takich, Państwo widzą, elementów. Prawie już kupiłem pani szanownej Mondeo. Jednakże takiego świetny był 11 rok na konwersie, ale bez nawigacji. 11 rok jakoś listopad. Super cena. Czarny. Nawet nie zdążyłem zrobić widele, bo byłem zapytać budce szefa, który akurat się nie modlił. Jak to miałem i z góry, dobra. I okazało się, że niestety silnik 2.2, co się wiąże z wysoką akrzyżą, a co za tym idzie, fura jest, jednak te kupejki, te GTC-ki fajne, nie? Takie są z tłustą dupą, można powiedzieć. Także 2.2 odpada, szukamy wciąż dwulitrówki. Pieniądz był tak dobry, że aż podbiegłem. No nie, jednak nie ma. Jednak nie ma Xenona i jest na starym halogenie, czyli 1.9233 kululu. Zrobione, chwileczkę. No i ten diesel 8,8 kW. 11 rok listopad. Nie, maj. 11 rok przed 226 na kulany, nie jest źle. Czy to jest osobówka osobowa? Czy osobowa osobówka? Nic nie widzę, znowu ciemne, jakby 6 siedzeń. 789, dziewiątka. Z plastrem takim gratis, ale poza tym całkiem fajna cytrynka. Idę boczkiem. Panoramka typu płytka. 100 kW, 2 litry benzyna. 130 na 1000 na kulane, 5 rok. Wrzesień. 9 rok, liter benzyna. 180 pojeździł. Skupany, gdzie on musiał jeździć? Korsa, ok. Środka jest benzyną. Nie, D4D nie jest benzyną. Zdecydowanie. Kiera w skórze, klimatyzacja manualna. Leon, naklejka FR-y, ty kłamca. A nie jest FR, automat, no tak. Automat widzu nie chciał. A tu jest cena 10 rok, no to się nie zmieścimy, 2.0 benzyna tym bardziej. A gdzieś to przykleił, to no naprawdę mistrz dribblingu. Mistrz dribblingu i okolicy. 11 rok, 135 kW, 1.8 benzyna. A ktoś szukał? Bardzo proszę. Opisane. Nakładka z AliExpress? Dawaj mi to, tu zaraz to zamontuję w moim. Kuźwa. Coś podobno, że takie plastiki mogą być. Żeby niby e-pakiet. Motor. Napis motor X, czyli motor nie pali.